Siemanko, z tej strony Brutus. Dzisiaj mam coś w stylu unboxingu, ale to nie jest taki prawdziwy unboxing. Zjemy to Spocket Reaktywacja. Yeah. No proszę, dostałem coś takiego. Wow. I tylko to dostałem. Czyli tak, firma Spocket, jak wiecie, zobaczyła mój film, jak bardzo zniszczył mi się ten portfel od nich i postanowili w ramach tam rekompensaty wysłać mi drugi portfel, jakiś w ogóle super mały portfel. Mówią, spróbuj tego, może ten ci się tak nie poniszczy. I wtedy zrób recenzję. No dobra. Ja się zgodziłem. Oczywiście firma wyszła z inicjatywą, bo ja im nic nie proponowałem, tak? Pokazałem im tylko swój film. No i poprzez to, że ten portfel aż tak mocno się zniszczył, przysłali mi to. To jest dziwne jakieś. Jeszcze nigdy nie wiedziałem, że portfel może być tak mały. Co my tu mamy? Jak to w ogóle działa? A, no, też jest spoko. Pomieści mi jej kart. Wow, spoczko. No, niezłe, niezłe. Tu są oczywiście, tu jest wszystko napisane. Jeżeli ktoś chce jednak się skusić na portfel z tej firmy, tutaj mamy ładny opis. No a teraz przejdźmy do tego. Weźmy jakiś hajsik. O, mam 5 dyszek. Zobaczmy, jak tutaj to się mieści w ogóle. Nie no, mieści się ładnie. Można to złożyć. Jak tam zrówniaki. Ja akurat mam dzisiaj bardzo dużo drobnych. No, też w porze, nie? Jesus, jakie to małe. Naprawdę, ja cię kręcę. 6 cm na niecałe 9 cm. No, pięknie. Też chyba nawet ma. O, zobaczcie, ma tą blokadę przeciwko odczytywaniu kart. Więc też subcio. No cóż, przetestujemy w takim razie to maleństwo i zobaczymy, jak to będzie. Więc za kolejne 2 miesiące. Prawdopodobnie kolejna recka portfela od firmy Spocket. A teraz trzymajcie się, no i cześć!